Panowie i panie, jako że w kwietniu Merlin Chain został oficjalnie wylistowany na giełdach, to dzisiaj przyjrzymy się, co jego twórcy dla nas przygotowali. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! Merlin Chain to natywna druga warstwa sieci Bitcoina, której celem jest poprawa skalowalności, interoperacyjności oraz wydajności. Została zbudowana w oparciu o Polygon ZK Rollup, czyli technologię, która pozwala łączyć wiele transakcji i przetwarzać je poza łańcuchem, co znacznie zwiększa przepustowość. Dodatkowo wykorzystuje zdecentralizowaną sieć Oracle do przetwarzania transakcji i przesyłania ich do głównego łańcucha Bitcoina. Dzięki temu wszystkie dane są publiczne i możliwe do zweryfikowania przez każdego. Ciekawostką jest to, że Merlin jest kompatybilny z EVM-em, co umożliwia płynną integrację z projektami i narzędziami opartymi o Ethereum. Start sieci odbył się 8 lutego. Jak możemy zobaczyć na DeFi Lama, total value locked przekroczył już $1 miliard. Natywnym tokenem sieci Merlin jest Merl, który został wylistowany na giełdach 19 kwietnia 2024 roku. Token Merl działa w oparciu o standard Bitcoina BRC20. Jak widzimy, debiut giełdowy nie był zbyt udany, bo token stracił blisko 75% swojej wartości od dnia listingu. No i tradycyjnie, jak startuje nowa sieć, to musi być także airdrop. Nie inaczej było tym razem. Osoby, które zastejkowały swoje krypto na sieci Merlin, dostaną do podziału 20% całkowitej podaży. Bardzo dużo. Tokeny będą uwalniane raz w miesiącu w proporcjach. Pierwszy miesiąc 50%, drugi miesiąc 25%, trzeci miesiąc 12,5%, czwarty 6,25%, później 325% i 325%. Słuchajcie, 20% całkowitej podaży to przy obecnej cenie około $185 milionów. Duży airdrop. I jeśli chcielibyście zainwestować w ten token, no to bierzcie pod uwagę, że przez kolejne 6 miesięcy ogromna ilość tokenów zostanie odblokowana. Póki co w obiegu znajduje się nieco ponad 10% całkowitej podaży. Niewiele. Jak możemy zobaczyć na tej grafice, oprócz trwającego airdropu, reszta będzie odblokowywana stopniowo przez okres 4 lat. Bardzo duża presja podażowa, Łysy nie jest fanem. Ciekawe jest to, że aż 40% wszystkich tokenów jest przeznaczone na dotacje dla deweloperów, by zachęcić ich do budowania aplikacji na sieci Merlin. No dobra, a kto zbudował ten projekt? Przedstawiam Wam zespół Bitmap Tech. Nie, to nie jest jakiś przypadkowy deweloper. Bitmap Tech to firma z całkiem niezłym zapleczem funduszy Venture Capital. Mają oni wsparcie od m.in. ABCD Capital, Amber Group czy ArcStream Capital. W sumie do tej pory pozyskali aż 17 inwestorów. Zajmują się głównie tworzeniem nowych produktów oraz protokołów na sieci Bitcoina. Stworzyli oni m.in. protokół BRC420, który pozwala budować różnorodne zasoby, jak na przykład kolekcje NFT, landy czy awatary, które z kolei można wykorzystać w grach lub w różnego rodzaju światach metaverse. Jest trochę podobny do standardu ERC721 na Ethereum, ale z pewnymi ulepszeniami. Co więcej, Bitmap Tech stworzył największą kolekcję NFT na Bitcoinie, czyli Blue Box, której wartość przekroczyła już $200 milionów. Mówiąc krótko, projekt Merlin został zbudowany przez zespół, który doskonale zna ekosystem Bitcoina. Jego założyciel, niejaki pan Jeffrey, stwierdził, że kluczem do sukcesu Merlina będzie wpływ na protokoły warstwy pierwszej, czyli pełne wsparcie dla standardów BRC20, Ordinals, NFT i wiele innych. A wkrótce mają dołączyć także runy. Podsumowując, projekt ten dopiero wystartował. Jest tam dość sporo do zrobienia, natomiast mają całkiem niezłe wsparcie ze strony funduszy Venture Capital oraz dużą społeczność. Z drugiej strony mocna presja podażowa. Osobiście na tą chwilę ja nie inwestuję, ale będę się bacznie przyglądał. Subskrybuj, lajkuj. Nara. Nara, 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 nara.